24 na 24 zabrało. Jest ostatni kibic opuści stadion mniej więcej godzinę po zakończonym meczu, tak? A ile potrwa proces zliczenia się kibiców na stadionie, mniej więcej? Generalnie przyjęliśmy dosyć ostre założenia, to znaczy się, że w ciągu godziny musimy opróżnić stadion i ewakuować wszystkich ludzi z okolic stadionu do centrum miasta, do portu lotniczego, tam gdzie chcą dojechać. Natomiast jeżeli mówimy o napełnianiu, ten przedział czasowy jest znacznie rozciągnięty. My przyjęliśmy 2 godziny, ale doświadczenia UEFA pokazują, że może to trwać nawet 3 i większy okres czasu. Stadion będzie otwarty na ile przy transporcie meczu? Powiem szczerze, to nie jest tak działka, natomiast generalnie zamknięcie strefy przystadionowej będzie następować 4 godziny przed meczem i w zasadzie od tej pory już cały transport będzie w tym obszarze dedykowany obsłudze kibiców. Czy te zmiany, które obecnie zaprezentowaliście Państwu, to są zmiany ostateczne, czy są jeszcze przewidziane jakieś możliwe zmiany, jakieś spotkania, jakieś rozmowy z UEFA? Generalnie wszystkie te zmiany, które dzisiaj pokazywaliśmy, są zaakceptowane przez UEFA. W dużej części zostały również przetestowane przez mecz Polska-Niemcy i zyskały bardzo pochlebną opinię UEFA. Dlatego mogą nastąpić oczywiście jak zawsze jakieś drobne retusze, ale to podkreślam, że raczej należy przyjmować, że tak będzie wyglądał dzień meczowy w Gdańsku w okresie mistrzostw. Tomasz Wawrzonek, kierownik działu inżynierii Ruko, zastępca koordynatora do spraw transportu.